odcinek poświęcony Lucanet. Ile tego shipu było w tym odcinku, ojejku. I jeszcze ten Luka, który został... O, hej, nie zauważyłam was. Skoro już tu jesteście, to zapraszam was na odcinek. Cześć wam, z tej strony Pony i dzisiaj omówię wam odcinek 8 sezonu 3 z Miraculum pod tytułem Silencer, gdzie zakumanizowany jest Luka. Jeśli odcinek wam się spodoba, to pamiętajcie, by wbić na moje social media, m.in. na fanpage'a, Discorda, Patronite'a i inne, zasubskrybować mój kanał i zostawić dzwoneczek, aby żaden nowy materiał was nie ominął. YouTube ostatnio uciął mi zasięgi, także jest to bardzo ważne. Ale teraz już nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Odcinek zaczyna się od rozmowy XY'a wraz z Bobem w hotelu burmistrza w restauracji. Menadżer pyta się blondyna, czy ma jakieś nowe płyty do wydania, na co ten puszcza mu hit taki sam jak z poprzedniego roku. Mówi mu, że przecież i tak nikt się nie skapnie. Tak samo jak chodzi o ubiór chłopaka. Może pożyczyć od kogoś i nikt się nie zorientuje, a to jest po prostu plagiat. Następnie widać wideo promocyjne, które ma zachęcić artystów do udziału w castingu do programu telewizyjnego. Grupa nastolatków, którzy są członkami Kociej Muzy, wraz z Marinette planują wziąć udział w tym castingu. Kiedy stroje są skończone i wysyłane do organizatorów, okazuje się, że XY ukradł stroje i muzykę zaprojektowane przez Marii. Nastolatkowie próbują wejść do budynku, gdzie jest XY, jednak ochroniarze nie chcą ich wpuścić. Rose, Juleka i Iwan odwracają uwagę ochroniarzy, a Marinette wraz z Luką wkradają się do budynku. Przerywają emisję programu i tłumaczą Bobowi, że XY ukradł stroje Marinette, na co blondyn się wypiera, a ojciec stoi za nim murem. Luka nie może znieść, że Marinette została oszukana i zostaje on przemieniony w Silencera, złoczyńcę, który może zabierać innym głosy. Zabiera on głos XY-owi, na co wszyscy są przerażeni i uciekają. Kiedy Marii chce zatrzymać antagonistę, ten mówi jej, że nie pozwoli, aby ktoś ją zranił i wyznaje jej miłość, czym dziewczyna jest wyraźnie zdziwiona. Kiedy rozmawia ze swoim kwami w łazience, Tiki sugeruje jej, że mogą to być uczucia Luki, a bohaterka jest tym zachwycona, ale po chwili się ogarnia. Zmienia się w Biedronkę i idzie walczyć z Silencerem. Kiedy walczy z antagonistą, Bob popycha naszą bohaterkę w kierunku antagonisty, a ten zabiera jej głos. Dziewczyna pisze do Czarnego Kota, a po chwili widać, jak Adrian widzi Biedronkę skaczącą przez okno, goniącą Silencera. Zmienia się w kota i leci pomóc swojej ukochanej. Po dłuższej wymianie zdań między bohaterami idą walczyć z Silencerem. Biedronka udaje, że udało jej się zdobyć przedmiot ze szczęśliwego trafu, na co antagonista jest w szoku. Mówi, że to niemożliwe, aby ona użyła swojej mocy, przez co wypowiadając szczęśliwy traf, sprawia, że Biedronka dostaje właściwy przedmiot. W końcu pokonują Silencera. Kiedy po wszystkim Bob jest oburzony i przy Biedronce, Czarnym Kocie i Luce przyznaje się, że ukradł pomysł Marii ze strojem i muzyką, Czarny Kot wszystko transmituje na żywo, żeby ludzie mogli to zobaczyć. Oczywiście Paryżanie są oburzeni. Pod koniec odcinka Bob zaprasza Kocią Muzę do siebie do programu. Marinette pyta się Luki, czy to co powiedział podczas akumanizacji było prawdą, na co chłopak odpowiada, że nie pamięta. Dziewczyna chce go zmylić, mówiąc, że było to mało istotne, na co Luka mówi dziewczynie dokładnie to samo wyznanie, kiedy był zaakumanizowany. Marii jest tym zauroczona i potwierdza się to, co przypuszczała wraz z Tiki, że Luka wyznał jej miłość. Odcinek kończy się występem Kociej Muzy. W mojej opinii odcinek był przeciętny, taki nieco zapychacz. Czekaliśmy tyle na Silencera, żeby zobaczyć Lukę jako antagonistę, a wyszło średnio. Plus za wyznanie Luki do Marii, było to bardzo urocze. W mojej opinii ten odcinek dostaje takie 6 na 10, bo dałabym mu 5 na 10, gdyby nie to właśnie wyznanie. I za to wyznanie ma jeden punkt więcej.
Dzięki za obejrzenie, jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz suba na kanale. Linki do social mediów macie w opisie, a ja uciekam, trzymajcie się, cześć!